Cześć, nazywam się Edyta. A ja nazywam się Arleta. Jesteśmy z klasy trzeciej BTE w Wodzisławie Śląskim i chodzimy do technikum numer 2 imienia Oskara Langego. Wspólnie z klasą wygrałyśmy konkurs pomarańczowy zawrót głowy Jastrzębskiego Węgla. Na pomysł wpada nasza pani z języka polskiego, pani Lidia Nowak. I miałyśmy okazję przeprowadzić wywiad z Patrykiem Czarnowskim. Było bardzo miło i przyjemnie. Koniecznie musicie zobaczyć nasz wywiad przeprowadzony z Patrykiem. Oraz zachęcamy Was do brania udziału w konkursach Jastrzębskiego Węgla. To jak wspominasz czasy w Jastrzębskim Węglu, kiedy grali tacy zawodnicy jak Igor Judin, Paweł Abramow, Grzegorz Łomacz czy Paweł Rusek? Nie ukrywam, że były to jedne z najlepszych czasów, jakie do tej pory przeżyłem w siatkówce, ponieważ był to okres mojej młodości, gdzie dopiero zaczynałem grę w podstawowym składzie, można powiedzieć. Wywalczyłem sobie ten podstawowy skład. Atmosfera była wtedy świetna, nie do opisania. Pamiętam, że nie mieliśmy tak silnej ekipy w plus lidze w porównaniu do tego, jak na którym miejscu skończyliśmy. Także myślę, że przede wszystkim atmosferą wygraliśmy to, co wygraliśmy w tamtym sezonie. Twoje największe niespełnione marzenie? No myślę, że jeszcze przede mną na pewno zwycięstwo olimpijskie lub udział w olimpiadzie, bo jeszcze nie miałem okazji do tej pory uczestniczyć w olimpiadzie i myślę, że to wszystko przede mną i chciałbym kiedyś wystąpić i oczywiście rywalizować o mistrzostwo olimpijskie. Jakie to jest z dopingiem na hali? Działa to na Pana bardziej motywująco czy rozpraszająco? Jak to jest podczas meczów wyjazdowych? Bardziej motywująco. Wiadomo, że każdy, nawet na wyjeździe przeciwnik będzie wspierany przez swoją publiczność. Może pierwszy set, pierwsza połowa seta, gdzieś może to wpłynąć na nawet nie na dekoncentrację, tylko trzeba się po prostu do tej sytuacji jakoś zaadoptować. Ale oczywiście zawsze są z nami nasi kibice, więc gdzieś nawet w bardzo dużej sali przeciwnika odgłos naszych kibiców dociera do nas, zawsze to słyszymy i są dla nas ogromną motywacją. Jest moment w siatkarskiej karierze, który najdłużej zostanie w Pana pamięci? Tych momentów było na pewno kilka, bo już kilka lat gram w siatkówkę. Tutaj mogę zwrócić się do pytania koleżanki. Akurat ten sezon najbardziej utkwił mi w pamięci, bo jednak ta atmosfera była naprawdę nieoceniona. Była bardzo ciężka praca na treningach. Kiedy było trzeba, to się wspieraliśmy, kiedy było trzeba, to się dopingowaliśmy i poganialiśmy. Oczywiście nie było cały czas kolorowo, ale rezultat końcowy i to, jak osiągnęliśmy to, było cudowne, niezapomniane. Do dziś, kiedy dzwonimy do siebie, to wspominamy najlepiej te lata. A czy jest coś, co chciałeś zmienić w swojej dotychczasowej karierze? Na pewno miałem ostatnio niestety przygodę niefajną, jeżeli chodzi o moją kontuzję. Półtora roku zmagałem się z dosyć poważną kontuzją i na pewno przede wszystkim to chciałbym zmienić. Aczkolwiek myślę, że pewne sytuacje w życiu mogą wyjść tylko na dobre. Teraz jestem może bardziej zahartowany i bardziej mogę docenić to, co dotychczas miałem i jeżeli chodzi o zdrowie i mogę jeszcze więcej dzięki temu dać siebie i jeszcze lepiej pracować. To dziękujemy bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.